Witam Was. Słuchajcie, dzisiaj nowości. Dwie nowe paczki, chusteczek. Jedne są z aloesem, a drugie są z alantoliną. 72 sztuki. Już Wam mówię, ile za nie zapłaciłam. Za jedną paczkę 2,99. Także wydaje mi się, że super, jakby się sprawdziły, no to jeszcze tańsze niż w Biedronce. Wypróbujemy Edgara. Balsam do mycia naczyń z aloesem. I balsam do mycia naczyń kosztował złoty 35 za pół litra. I Cocolino za litr. Za litr 6,99. Jeszcze mam tu margarynę, ale już nie pokażę Wam jej, bo to Flora. I mam też wycieraczkę. Dzień dobry. O, Matyldo, coś się nie mogę zmieścić. Poczekajcie sekundę. O, może tak będzie lepiej. Dzień dobry. I do widzenia. I wycieraczka jest z... Z mrówki kosztowała 17 zł. Reszta zakupów z chemii była ze sklepów Centrum. No to też pewnie takie coś macie. To są delikatesy Centrum. Chyba w całym mieście takie są różne. Także o, taki szybki haul zakupowy. Do zobaczenia. Słuchajcie, kochani, dzisiaj przychodzę z filmikiem. Taką zbieraniną. Najbardziej chyba lubicie takie filmiki, co w filmiku jest dużo rzeczy, dużo się dzieje. W sumie ani na temat, ani bez tematu. Takie z okazji braku okazji. I przy okazji, z tej okazji, o matko, chcę Wam pokazać, pochwalić się hybrydami i może nawet namówić któregoś z Was na hybrydy. Słuchajcie, to są hybrydy, które mają równy miesiąc. Wiem, powinno się trzymać 3 tygodnie i iść się zdjąć, założyć nowe. Też znudził mi się kolor. Ale słuchajcie, chciałam to przetestować i stwierdzić, do jakiego momentu po prostu można nosić hybrydy, które jeszcze w miarę dobrze wyglądają. Więc na dzień dzisiejszy jest to miesiąc i słuchajcie, bardzo dobrze, przed chwilą zrobiłam zdjęcie i Wam pokażę. Na tym palcu, tym co ruszam, widzicie takie delikatne rowki. Te rowki to są pęknięcia, ale to nie jest tutaj bezbarwnej bazy na zewnątrz, nie bazy, tylko top coatu, czy tam jak to tam się zwie, utwardzacza, tylko pod spodem tej drugiej warstwy lakieru. To mi popękało w drugim tygodniu i to tak mam cały czas, czyli w sumie 4 tygodnie, nic dalej się z tym nie dzieje. Tak jak widzicie, odrost miesięczny to jest taki, mi bardzo wolno rosną paznokcie. Kiedyś, no niedawno, bo jeszcze 5 lat temu, rosły mi szybko, rosły mi włosy szybko, paznokcie. No niestety po operacji zostają takie właśnie dziwne rzeczy, że no dużo rzeczy do góry nogami się przewraca, więc i widocznie paznokcie tak mają. Słuchajcie, no to jest odrost, tak jak widzicie. Na ile on jest? Ja wiem, na 2 mm, może góra 3. I teraz tak, w pierwszym tygodniu nie stało się nic. Kończył się pierwszy tydzień, to po prostu ten palec, środkowy oczywiście, że tak, został na samym koniuszku tak delikatnie starty. Chcę nadmienić też, że ja nie używam rękawiczek do niczego, do żadnych robót domowych nie używam rękawiczek. Ja nie umiem, mi się ręce w nich pocą, mi się ślizgają, spadają, mimo że są za ciasne. Ja nie umiem. Wszystkie naczynia kilka razy dziennie, wszystkie wyżmnięcie mopa do mycia podłogi kilka razy, kilkanaście razy w ciągu tygodnia, no tego miesiąca to dużo. Tak one właśnie wyglądają. No, co prawda nie prałam ubrań, bo pralka pierze. No ale wiecie, w tych detergentach cały czas ręce i one tak właśnie, te hybrydy tak właśnie po miesiącu wyglądają. Pierwszy tydzień tylko delikatne ściachanie tego palca, drugi tydzień te pajączki, popękanie, a w trzecim tygodniu, pod koniec drugiego tygodnia, w trzecim, to właśnie zauważyłam już, że coraz dłuższy jest ten, bardziej widoczny ten po prostu odrost, się wykształcił, tak?
No i co? I teraz już mija, blisko jesteśmy miesiąca, końca i chcę Wam pokazać, który to był palec. Paznokieć. Chyba ten właśnie. Chyba właśnie ten. Tutaj z samego boku, o, nawet aparat chyba dobrze pokazał. Z samego boku, tak jak przekrzywię palec, jest takie delikatne wybrzuszenie, tak jakbym wsadziła drugi paznokieć albo podwadziła zwyczajnie czymś ostrym, po prostu te warstwy lakieru i tych baz odpadłyby zwyczajnie, ale nie chcę tego robić, bo jestem umówiona za dwa, może trzy dni, tak, bo jeszcze nie wiem, czy te dwa albo trzy dni do kosmetyczki, wtedy po prostu się okaże. Pierwszy raz będzie mi je ściągała i też dam Wam znać, jak wyglądają paznokcie po ściągnięciu, jak się wszystko tam potoczy. No i założę znowu, no słuchajcie, na miesiąc, może teraz tak, no jak teraz były te wyjazdy i po prostu jestem zaskoczona mile, że słuchajcie, no miesiąc czasu wyjazdy, a ja codziennie nie muszę zmywać lakieru i nie muszę go zmieniać. Więc jestem pod prawdziwym, wielkim wrażeniem. No oprócz tego tylko ten jeden, jedyny minus tego, że no lakier mi się znudził, kolor lakieru, ale muszę zapytać pani kosmetyczki, czy na tak jak teraz w tej chwili jest, czy ja mogę sobie też malować po prostu, wiecie. Dla mnie to jest nowość. Ja nie wiem, jak to się robiło, ja poszłam, poprosiłam, zapytałam, ile kosztuje, jak często to się robi i to mnie tylko interesowało i czy u mnie się utrzyma ten efekt, ponieważ u mnie ani tipsy, ani żelówki, ani porcelanki, co tam jeszcze było, jakieś nakładanie, nic nie trzymało się dłużej niż 3 dni. Ja mam wszystkie kosmetyczki, powiedziały mi, że mam płytką płytkę paznokcia, krótką i płaską, więc u mnie nic takiego się nie będzie trzymać, nawet nalewacze. No i faktycznie przed tygodniem wszystko odpadało, wszystko niszczyło mi paznokcie. No a tutaj, słuchajcie, miesiąc, ja jestem pod wrażeniem. Także co, ja się z Wami żegnam. Taki krótki filmik instruktażowy. No myślę, że przydatny, bo jeżeli ktoś się waha i też jeszcze nigdy z Was nie miał zrobionych hybryd, jestem za. Przyjdę do Was z nowym filmikiem, pokażę inny kolor lakieru i jak długo się tamten będzie utrzymywał na mojej płytce. Także ja cieplutko Was żegnam, pa, pa i do jutra.